W zapowiedzi na Instagramie mówiłam, żebyście wbijali na nasz kanał, bo mamy ziółka. I to prawda, dzisiaj jest bardzo ziołowy odcinek, ziołowe-lowe, tak go sobie nazwaliśmy roboczo. Wiele razy Wam mówiłam, że jestem zielichą, uwielbiam zioła, uwielbiam zielone, bardzo dużo rzeczy robię z ich użyciem, przetwarzam je również i to było Wasze takie główne pytanie, Asia, co Ty robisz z ziołami, w jaki sposób zachowujesz je na zimę? To ten dzisiejszy odcinek to będą takie moje tajemne top secret, po prostu sekrety dotyczące przechowywania ziół. A tak naprawdę nie top secret, bo już chyba od 12 lat na przykład opowiadam Wam o kostkach ziołowych. Za chwileczkę do nich wrócimy. Zaczniemy jednak od złotej trójki Green Canu, od trzech roślin, które są podstawą aromatyczną, podstawą naszych domowych rosołów. I mam tu na myśli nadcelera, lubczyk, które uwielbiam po prostu, no i oczywiście nać pietruszki. Co my możemy robić z tymi ziołami i jak zachować ich aromat i wszystkie walory później na zimę, jeżeli będziemy robili właśnie nasze wszelkiego rodzaju zupy, bo to wcale nie muszą być rosoły. Ja, słuchajcie, robię tak zwane węzły rosołowe, tak je nazywam. Jedna gałązka lubczyku, jedna gałązka selera i jedna gałązka natki pietruszki. W jednym skrócie chodzi o to, żeby w tych samych proporcjach były trzy te rośliny. Zwijamy je sobie w taką jakby nitkę i zawiązujemy w supełek. Taki łatwy supełek, który będziemy mogli zamrozić w jakimś pojemniku w zamrażarce. Jak pokazałam te supy na Instagramie, nawet nie wiecie, jak dużo informacji przyszło od dziewczyn. Asia, jakie to jest genialne, że ja o tym nie pomyślałam. Rzeczywiście bardzo łatwy sposób. Nie musimy to robić po jednej gałązce. Ja tak naprawdę, słuchajcie, dość duże te supy robię. Minimum po dwie gałązki pietruchy, selera i właśnie lubczyku robię. Związuję, jeszcze raz Wam pokazuję. O, tak jak sobie czasami włosy zwijamy w sznurek, dokładnie to samo robimy z naszymi roślinami i zwijamy w supełek. Bardzo łatwo, bardzo szybko to się robi. U nas my to rodzinnie po prostu sobie siadamy. Mój tip na przechowywanie tego typu supów to jest po prostu reklamówka albo jakiś pojemnik, który wkładam sobie do szuflady, do zamrażarki, bo one jak się mrożą, mogą się te pojedyncze listeczki po prostu gdzieś tam urywać, opadać i żeby mi się cała szuflada nie ubrudziła, to właśnie trzymam to w pojemnikach albo w reklamówce. Czyli mamy sposób numer jeden, węzły rosołowe. I smacznego i życzę Wam fajnego używania. Kolejny bardzo łatwy i szybki sposób na przechowywanie ziół to oczywiście mrożenie, ale mrożenie ziół takich drobniutko pokrojonych. U mnie jest to koperek i natka pietruszki. Tych ziół używam najczęściej w naszej kuchni. I tak jak widzicie, kroję je bardzo drobno, wkładam do pojemników, uciskam dość mocno, żeby się zmieściło jak najwięcej. I później zimą za pomocą łyżki jest mi bardzo łatwo po prostu konkretną ilość wyjąć. Przechodzimy do sposobu numer dwa, do soli ziołowej. I te robimy na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest z użyciem moździerza i nasze świeże zioła, to jest ważne, żeby one były świeże po zerwaniu, mielimy po prostu jakby w tym moździerzu, tak żeby puściły sok, żeby ta zieleń soczysta wyszła i do tego dodajemy sól. Sól bardzo szybko wchłonie soki z ziół, przyjmie również kolor, będzie lekko albo nawet troszkę bardziej zielonkawa, w zależności od tego, jak dużo ziółek sobie utrzecie. Przepięknie wygląda, aromatyzuje każdą potrawę i to Wy decydujecie, najważniejsze, co to ma być za sól ziołowa. Ja mam dwa jej rodzaje. Pierwsza znowu rosołowa, czyli ucieram sobie lubczyk, seler i pietruszkę i z tym łączę sól. A druga z tych mokrych soli, tak sobie to roboczo nazwiemy, to sól śródziemnomorska. Ja tak o niej mówię, bo łączę ją z ziołami, które my w codzienności wykorzystujemy zazwyczaj właśnie w kuchni śródziemnomorskiej. Do dań włoskich na przykład. W ogóle do wszystkich warzywnych. Łączymy wtedy sól z trzema ziołami, złota trójka Green Canu znowu nam wychodzi. Moje ukochane zioła, czyli rozmaryn ukochany, tymianek przekochany i oregano. Powiedzielibyście jeszcze, no a
bazylia, no gdzie bazylia do tej trujeczki? Bazylię robię oddzielnie, sól bazyliową robię oddzielnie, bo ona niekoniecznie ze wszystkimi potrawami mi gra, a oddzielnie łatwo jest ją po prostu taką sól dodać. I znowu ten sam sposób, ucieramy w moździerzu, dodajemy sól, poczekamy aż ona wchłonie sobie te wszystkie soki i na końcu rozkruszamy, bo będziecie mieli ją troszeczkę taką skowaloną. Mamy sól na mokro, ale możecie jeszcze zrobić sól ziołową na sucho, czyli najpierw suszymy zioła i to jest w ogóle kolejny sposób zachowania ziół na zimę. Tak jak widzicie, u nas te zioła suszą się wszędzie. W domku białym, w którym jesteśmy, wiszą po prostu sobie na tasiemkach. Zresztą ja tym sposobem suszę dosłownie wszystko. Począwszy od kwiatów bzu, skończywszy właśnie na ziółkach, na listkach porzeczkowych, bo te też wykorzystuję w kuchni, ale o tym opowiem Wam kiedy indziej. Słowem, suszą się u nas zioła na tasiemkach, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to spokojnie możecie je wysuszyć w domu, wkładając je po prostu do woreczka lnianego. Ja mam ich bardzo dużo, więc wykorzystuję do tego naszą komodę, którą mamy w salonie. Na niej rozkładam ściereczki, rozkładam zioła tak oczyszczone oczywiście, bardzo tak szeroko, żeby po prostu łatwiej było im się wysuszyć i na wierzch kładę delikatną tkaninę typu, nie wiem, etamina, coś takiego, albo len cieniutki, coś takiego, co nie przytłoczy tych ziół, zapewni przebieg powietrza, ale też uchroni przed takimi mocnymi promieniami słonecznymi. I tym sposobem właśnie Wy też możecie ususzyć Wasze zioła, rozkładając je na jakichś meblach. Ważne, żeby nie operowało na nie słońce tak bezpośrednio. Przyniosłam specjalnie, żeby Wam pokazać ususzone oregano i świeże, żebyście zobaczyli sobie, jaka jest różnica pomiędzy nimi, jak wygląda prawidłowo zasuszone ziółko. Spójrzcie, ono nie jest czarne, nie jest takie ususzone aż do suchej gałęzi, tylko jest sprężyste, jak je dotykamy, chociaż raczej już suche. Ma kolor, nie taki jak zioła świeże, no bo to jest raczej nierealne, ale jednak jest w jakimś określonym dla danego ziółka kolorze. Wygląda apetycznie i co ważne, też powinno pachnieć cały czas. Jeżeli zioło jest ususzone do czarnego koloru, takie wiecie, na wiór to się mówi, to niestety nie będzie miało tych wszystkich walorów, o które nam chodzi później w kuchni. Oregano majerankowe, te, które tutaj widzicie, my właśnie stosujemy, zresztą będę za chwileczkę robiła kolejną partię tej przyprawy, stosujemy do przyprawy śródziemnomorskiej, tak ją nazywam. Do tego dodajemy jeszcze sobie właśnie, bo nie powiedziałam Wam też nic o kocance, czyli o tak zwanym, chodź tutaj, o tak zwanym curry, które my też bardzo często wykorzystujemy w kuchni. Kocankę suszę oddzielnie i oddzielnie dodaję ją do rosołu jako taką suszoną przyprawę. Niekoniecznie dobrze ona mi się zamrażała w tych węzłach, dlatego wybrałam tą opcję właśnie suszoną. Czyli podsumowując te pierwsze sposoby, mamy nasze węzły rosołowe, mamy różne sole ziołowe na mokro, na sucho, mamy oddzielne zioła suszone, z których możecie robić własne kompozycje, własne przyprawy. To jest, słuchajcie, bardzo związane z tym, jakie preferencje kulinarne ma Wasza rodzina. Bo tak jak Wam mówiłam, na przykład moja rodzina to praktycznie, ja się prawie że czuję Włoszką. My bardzo dużo potraw z tego regionu jemy i w ogóle bardzo lubimy lekką kuchnię śródziemnomorską. Dlatego tych ziół i tych przypraw mamy bardzo dużo. Ale być może Wy lubicie typowo polskie potrawy, gdzie jest właśnie lubczyk, gdzie jest koperek, gdzie jest natka pietruszki. Możecie taką polską przyprawę, czy i też wręcz jarzynkę, jeżeli ususzycie sobie marchew albo pietruszkę, zrobić. Jest jeszcze trzeci sposób, z którego Greenka, no tak naprawdę myślę, że swojego czasu gdzieś tam popłynęło czółnem i zasłynęło. Nazywa on się kostki rosołowe, ale nie kostki takie, wiecie, sztuczne, które możemy kupić w sklepach, a kostki, które robimy na bazie oliwy. Ja do tego biorę najlepszą oliwę, jaką mam, bo później używamy przecież te kosteczki do jedzenia. Kostki na bazie oliwy albo masła, jeżeli wolicie tą drugą wersję. Zresztą na przykład masełko szałwiowe w takich kosteczkach sprawdza się idealnie. Myślę, że dużo lepiej aniżeli oliwa. To też jest już, widzicie, kwestia Waszego gustu, Waszych preferencji kulinarnych. Nie chcę Wam niczego narzucać. Tu z boku widzicie nasze kostki, te, które ja stosuję, nasze sposoby. Bardzo łatwo to się dzieje. My nasze zioła blendujemy je na bardzo drobniutkie części, dodajemy do tego oliwę i wlewamy taką masę ziołową połączoną z oliwą albo z masłem, to już od Was zależy, do specjalnych pojemników, które zazwyczaj służą nam po prostu do przygotowywania kostek takich lodowych czy też z owocami.
rewelacyjny sposób szybkiego dodawania ziół właśnie w trakcie gotowania rosołu, bo jeżeli nie macie sławetnych węzłów rosołowych, to taka jedna czy dwie kosteczki dodane pod koniec gotowania rosołu naprawdę, to, słuchajcie, to czyni różnicę i aromat, który się unosi wtedy w domu, jest niesamowity i jak nic innego kojarzy się z latem. My te kostki już tyle lat stosujemy, najróżniejsze. Mamy też śródziemnomorskie oczywiście, mamy typowo rosołowe właśnie, na oliwie akurat te robię. Czyli znowu mamy pietruchę, seler i lubczyk zmiksowane, do tego jeszcze właśnie sobie delikatnie wkrajam świeże curry, tak to nazwiemy, czyli po prostu kocankę. I takie kostki, jeżeli nie chcę dodawać węzła, to dodaję kosteczkę. Fajną opcją jest położenie, jak podajemy zupę, taką gorącą zupę zimą, położenie serduszka na sam środek takiej zupy, tak żeby ono się samo mogło rozpływać. I to może być znowu serduszko z oregano, albo serduszko właśnie z natką pietruszki. Naprawdę, słuchajcie, pobawcie się trochę, poszukajcie własnych smaków. Grunt to ta podstawa, czyli połączenie świeżo pokrojonych albo zmielonych czy zmiksowanych ziół właśnie z oliwą i z masłem. Pisały do mnie dziewczyny, że próbowały z olejem kokosowym to robić, ale podobno zestawienie smaków niekonieczne było, więc nie rekomenduję, ja tego nigdy nie próbowałam. Moi mili, mam nadzieję, że te moje pomysły przechowywania ziół na zimę, węzłów rosołowych, soli na mokro, soli z suchymi, ususzonymi ziołami, kostek różnych rosołowych, nierosołowych, po pierwsze znajdą się w Waszej kuchni. Pokażcie, co fajnego porobiliście. Ja zawsze tak czekam na te Wasze komentarze, na Wasze uwagi. Może robicie na przykład któreś z tych rzeczy, które ja dzisiaj Wam pokazałam. Wiem, że zioła większość z Was, tak jak i ja, suszycie również na tych takich specjalnych wieszakach. My po prostu mamy ich tak dużo, że ja wykorzystuję każde możliwe sposoby w naszej przestrzeni. Tutaj ten letni biały domek, właśnie tasiemki, w domu wszystkie jakieś płaskie powierzchnie, które mam. Dla nas lipiec i sierpień to jest zapach ziół w domu. Wchodzi się do naszego domu i po prostu unosi się zapach rozmarynu, zapach lubczyku, który ja bardzo, bardzo lubię. Dobry czas to jest. Nie wiem, czy Wam się tak zioła kojarzą, czy też takie lubicie. Dla mnie zioła to dom. Zioła rosołowe to już w ogóle dom i zapach właśnie takiego pysznego rosołu w domu. Bardzo dobrze mi się kojarzą, gdzieś tak wprowadzają mnie w błogostan, w dobry nastrój. Bardzo jestem ciekawa, czy na Was też tak działają. Czekam na te Wasze komentarze. Poproszę o kciuki w górę, zawsze o nie proszę, bo dla nas to jest bardzo ważne. To jest dowód taki dla mnie, że ten odcinek był dla Was wartościowy, że do czegoś Wam się przydał, albo właśnie, że siebie też odnajdujecie w tych treściach. No i czekam na te Wasze uwagi, na te Wasze opowieści o Waszych ziołowe-love. Za dziś bardzo dziękuję. Nie na długo się żegnam, bo my oczywiście widzimy się za kilka dni. I udanych wakacji Wam życzę, jeżeli na nich jesteście. Pa, pa!